Cześć! Pokażę Ci, jak szybko i łatwo dodać plik do chmury YouScript i przesłać go innemu użytkownikowi systemu. Zaloguj się do aplikacji YouScript Safe. Wybierz usługę, a następnie dysk, na który chcesz dodać plik. Naciśnij Dodaj plik, a następnie za pomocą przycisku Przeglądaj wskaż plik. Możesz wskazać pojedynczy plik, wiele plików, cały folder, a nawet wiele folderów. Możesz zaznaczyć checkbox Usuń oryginalne pliki, katalogi. Wtedy program automatycznie usunie jawną wersję pliku z Twojego komputera, pozostawiając wersję zaszyfrowaną w chmurze. Naciśnij Dodaj. Po zakończeniu pobierania pliku naciśnij OK. Cały proces dodawania plików lub folderów możesz wykonać również metodą drag and drop, przeciągając i upuszczając wybrane elementy z Twojego komputera bezpośrednio do aplikacji. Pamiętaj, że checkbox Usuń oryginalne pliki katalogi działa również wtedy, gdy używasz metody dodawania plików drag and drop. Naciśnij prawy przycisk myszki na pliku, który chcesz udostępnić innemu użytkownikowi aplikacji. Otworzy się menu kontekstowe, w którym wybierz Udostępnij. Wskaż osobę bądź grupę osób z listy kontaktów, którym chcesz udostępnić plik. Do udostępnianego pliku możesz dodać krótką informację tekstową. Jeżeli zaznaczysz checkbox Wyślij potwierdzenie odbioru, zostaniesz poinformowany wtedy, gdy odbiorca pobierze udostępniony przez Ciebie plik. Naciśnij Wyślij, a aplikacja powiadomi Cię o poprawnym udostępnieniu pliku. W każdej chwili możesz odebrać dostęp użytkownikowi do uprzednio udostępnionego pliku. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszki na wskazany plik i wybierz z menu kontekstowego funkcję Odbierz dostęp. Odznacz checkbox znajdujący się przy użytkowniku i naciśnij Zastosuj. Aplikacja powiadomi Cię o poprawnym odebraniu dostępu. Życzymy miłego użytkowania YouScript Safe, a jeżeli chcesz poznać pozostałe funkcjonalności aplikacji, obejrzyj nasze kolejne filmy instruktażowe.